Witam was serdecznie. Dzisiaj kilka smoków i kilka fleszy dla mojego młodego. No to zaczynamy. Stawiamy się w ten róg. Tutaj. Jak jest ta linia ściany, bierzemy sobie próbek dachu po tej linii i jump throwa. Hop. I mamy piękny smoke na bank. Nic przez tego smoka tu nie widać. Także jest dość skuteczny. Taki sam smoke, jest tak, znaczy inaczej, nie taki sam, ale mający taki sam efekt. Blokujemy się tutaj w tym otworku. Jak jest ta cała szpica po brzegu tym betonowym, jedziemy do góry i hop. I również idealny smoke. Dobra, jeszcze z tego miejsca wam dwa smoki pokażę, jak wchodzimy na bombsega. Idziemy do tego miejsca. Środek tutaj tej latarni, jedziemy w górę, aż do miejsca takiego, takiego otworku i w środek tego otworku normalny lewy klik. Tyk. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj wchodzi i możemy w tym smoku, możemy plantować spokojnie. Ona nacina całą tą flankę. A. Oczywiście trzeba uważać na samochód, gdzie zawsze się ustawiają antyterroryści, ale taki dość przydatny smok. Kolejny, blokujemy się tutaj w ławce. Rzucamy, bierzemy w czubek tego listka, to są takie widły. Beczek, dajemy i rzucamy. To jest taki dość specyficzny smok, ale też fajnie tu zasłania wyjście od B. O. Tak. I jeszcze jeden fajny smoke na długiej. Tutaj mamy to miejsce. Stajemy sobie tak, żeby na tym rogu o, się ustawić. Mierzymy tutaj w ten róg. Poczekajcie, nie pamiętam, to chyba było tu. Teraz sprawdzimy i smoke. Tak, tu mamy bardzo ładnie odsmokowane te dwa punkty. Pierwszy na beczki, bardzo fajny smoke. Podchodzimy tutaj na tą krawędź. Celujemy, jak jest ta linia dolnego pustaka, idzie do góry i w połowie z tą linią, o mniej więcej tu i smoke. Zobaczcie, jak to wygląda z tej perspektywy. Oczywiście tu mogę wskoczyć ktoś, ale też nie będzie wiele widział. Tu czasami jest szpara. Tego smoka jest ciężko rzucić dobrze. Znaczy, to jest dobrze, tak? Bo już to wystarczy, żeby inni wbili. I teraz z tego miejsca mamy kilka fajnych smoków. Pierwszy fajny smok to jest smok na okno. Bardzo przydatny. Popatrzcie, jak to ładnie tutaj siada. Nic nie widać. Tego samego miejsca, czyli blokujemy się tutaj, bo tego nie pokazałem, blokujemy się w tym miejscu. To było na okno. Teraz sobie go rzucimy. W połowie tutaj, jak jest ta linia jedna, druga, o. To tutaj w połowie. Drugi fajny smoke, to tutaj mamy ten kominek i tu jest taka czarna, o. Czarne coś. To tam rzucamy i teraz będziemy mieli na bombsite smoke'a. Zobaczcie, który można śmiało plantować. Kolejny fajny smoke. Ustawiacie się w tym rogu. I tutaj jest taki kwadrat, tak, prawda? Tworzony przez, jakbyście pociągnęli w dół ten słup elektryczny. I tu tutaj w środek tego kwadratu i bok. Zobaczcie, tutaj macie zasmokowaną część. Prościej można to zrobić inaczej, będąc w tym miejscu. Mierzymy o, w środek tego filara gdzieś tą poprzeczkę. Hop.
zobaczcie, jak tutaj macie ładnie zasmałkowane. Idealnie. Tą część ruch sobie tutaj ustawiamy. Jak jest lampa, dół lampy lekko w lewo. I smoke. Powinien być ok. Fajny smok, tutaj stajemy, jak jest ta umywaleczka na środku. Tu mamy ten rant wykostkowany, znaczy wyłożony taką cegłą. Lewa strona, górna część tych cegieł i smok. I mamy tutaj część odsmokowaną. Tu jest jakaś ta mała szparka, to nie ma większego znaczenia. My i tak schodzimy zaraz na prawo. Skakujemy sobie tu. Tu już mamy info, czyli przeciwnik idzie, czy nie. Dobra, teraz fajny one way. Dowiecie się tutaj w rogu. Sam w tym rogu, to nie ten smoke. Kłócamy. Tu jest ten taka czapka kucharza. Od samego dołu zaczynamy, jedziemy w górę. Mamy taki biały kamyk, czarny kamyk i zgrupowanie takich czarnych kamyczków i tam prawym przyciskiem. I zobaczcie. Wszystko widać, jak tu ktoś próbuje przejść. Widzicie? Można go troszeczkę jeszcze dalej rzucić, będzie lepiej widać, ale tutaj też będzie spokojnie kontury widać. Kolejny fajny one way. Jeszcze wam pokażę jednego, którego nie pokazałem wcześniej, to jest ten smok. Tu się w rogu ustawiamy sobie teraz ten występek tutaj, o, i rzut lewy przycisk. Tutaj prawą stronę sobie odcinamy, jak wchodzimy na bombsite B. Ale okej, okay, powrót do konektora. Blokujemy się, jak schodzimy z konektora w tym miejscu. Kucamy i przedłużenie strzałki, górną część tej strzałki w sam tutaj rant. I teraz sobie schodzimy troszkę niżej i tu się do góry wychylamy. O, patrzcie, wszystko widać. Natomiast widoczność was jest praktycznie żadna, jak ktoś wychyla. Nie do zauważenia. Także to jest taki fajny one way. No i to chyba byłoby wszystko z tych granatów. Jeszcze jest tutaj jeden taki one way, ale on mi tak sobie średnio wychodzi. Jak jest ta linia, lekko w lewo. O, widzicie, i tu się wychylacie. Pokażę wam jeszcze trzy fajne flesze. Tutaj mamy wyjście z konektora, pierwszy z fleszy. Celujemy tutaj ten czubek tego wzmocnienia. Drzwi są zamknięte. Próbujemy wyjść z konektora. Tam na cemencie ktoś może być nas celowany. W wodzie. Tutaj wiadomo, drzwi się otworzą, to pierwsze co, wszyscy się wcelowują, bo gość wyjdzie, tak? Stajemy sobie w rogu. Mierzymy w ten, to wzmocnienie, ten czubek, rzucamy, odwracamy się, naciskamy E i wracamy do tej pozycji, patrzcie. I możecie wtedy dopiero wychylać, tak? Ten akurat nie dostanie tego flesza, musicie uważać, ale cała reszta już jest zafleszowana. Teraz tak. Następny, tego flasha już znacie. Teraz wam go dokładnie pokażę. Wchodzimy do tej rury. Na wejściu rzucamy w ten dolny punkt. Już teraz możemy, zobaczcie, flash wybucha tak, że wszyscy ci wcelowani tutaj, którzy są na blisko, dostają tego flasha. Czy tu, czy tu, czy tu. Dostają flasha. Można próbować go rzucać troszeczkę niżej, czyli w wodę. Biegamy i wrzucamy go w wodę. Wtedy jest to ograniczenie, że ci, którzy tutaj będą stać,
go mogą nie dostać, tak? To jest to. No i trzeci taki flash przy wejściu na bombsite B od cementu. Mniej więcej w tą część na biegu. I wtedy też wszyscy ci, którzy są wcelowani, tutaj on tak wybucha albo za cementem. To jest taki troszeczkę randomowy ten flash. Można go trochę wyżej rzucić. On zaraz tu wybuchnie i wszyscy ci, którzy będą tutaj wcelowani, go powinni dostać.